Słuchajcie, widzowie, na przestrzeni ostatnich miesięcy pytaliście się mnie niejednokrotnie o jakąś inwestycję krótkoterminową, którą według mnie można by warto jakkolwiek rozpatrzeć i w ogóle się zastanawiać nad zainwestowaniem w nią. I powiem wam szczerze, uważam, że na przestrzeni najbliższych miesięcy możemy być chociażby świadkami wzrostów majorów bez tła, ale Walf musiałoby dodać następny major, czyli Chiny, za pełna półtora miesiąca, z tłem. Tak, tylko tyle nam wystarczy albo aż tyle. Patrząc chociażby na eventy bez jak wyglądają, czyli chociażby Sztokholm, Antwerp, Paryż i Kopenhagen, a na eventy z tłem, jesteśmy w stanie stwierdzić jedno. Eventy bez tła wygrywają. Mało tego, jak już rozważamy chociażby inwestycje w event bez Czyli na przykład Sztokholm, Antwerp, Paryż, Kopenhagen To powinniśmy się zastanowić nad drużynami, które się nie powtarzają w innych eventach I tutaj dla przykładu możemy powiedzieć Tylu, który jest tylko i wyłącznie chociażby w Sztokholmie Najzi, który jest tylko i wyłącznie w Antwerpie Lub też Copenhagen Flames, która jest w Sztokholmie jak i Antwerpie No ale po co w zasadzie iść drużynę, która się powtarza dwa razy Czyli na przykład w Sztokholmie i Antwerpie Jak można iść tak naprawdę w tą Najzi albo chociażby Tajlu Jeżeli chodzi o Paryż, no to możemy powiedzieć Apex ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że ogólnie cały ten parć jest w ilościach dużo i jeszcze więcej, tak szczerze. A mało tego, jak już mówimy o Kopenhadze, no to powinniśmy się zastanowić nad Lin Vision, tylko z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że zwiększyli ilość lotów w Azji z jednego na trzy, co może ogólnie oznaczać, że takie Lin Vision się dostanie, no bo jakby nie patrzeć, nie mają zbytnie dużej konkurencji, chociażby w tym RMR-ze. No i trzy sloty to jest duże ułatwienie, patrząc na to, że jest siedem drużyn łącznie w Azji, jeżeli chodzi o RMR-a. No i właśnie, uprzedzając od razu pytania... Pop. ale przecież RMR to są kapsułki. Tak, widzowie, są to kapsułki, które zostały dodane jakiś czas temu ze względu chociażby na to, że w 2020 roku, czy tam już w którymś roku nie było chociażby Majora, bo była pandemia. No i właśnie, jeżeli chodzi o RMR-a, to jest nic innego jak kwalifikacje. Ostatnie kwalifikacje do Majora, gdzie będzie brało udział 56 drużyn. I z tych 56 drużyn przechodzą tylko 24, więc jest naprawdę warte to do oglądania, zwłaszcza jeżeli chcecie zainwestować, lub też inwestujecie i jesteście niepewni danej drużyny, co nie? A propos. Tych RMR-ów, to rozpoczną się one już od 11 listopada azjatyckie, czyli tam, gdzie będzie grało i brało udział Lin I już 14 listopada w zasadzie, nie, przepraszam, 13 listopada będziemy znać drużyny, które się dostały na Maj'ora, jeżeli chodzi o azjatycki RMR, a jeżeli chodzi o pozostałe, no to 12 do 15 będziemy w stanie oglądać amerykański. Od 17 listopada do 24 będziemy mieli chociażby grupę A, jak i B. Przepraszam, dokładnie 17 do 20 będzie grupa A, a grupa będzie od 21 do 24. 4 listopada. Więc wydaje mi się, że naprawdę warto będzie to oglądać, zwłaszcza widzowie, jeżeli chcecie zainwestować w jakąkolwiek drużynę, która ma szansę się nie dostać, lub też po prostu wierzycie w nią i jednak wychodzicie z założenia, że Valve doda Major z tłem. Podsumowując widzowie, jak już chcecie inwestować w jakąś nalepkę Bestła, to rozważcie opcje takich, które się nie powtarzają typu Gozen, typu Tailu, typu chociażby Nazi oraz pamiętajcie, że są również naklejki, które się powtarzają typu Copenhagen Flames, jeżeli chodzi o Stockholm Antwerp, ale koniec końców nie wygląda tak samo, no i mamy chociażby taki owy przykład jeszcze w Kopenhadze, czyli Eternal Fire, antwerpowskie versus kopenhagowskie. No, wygląda według mnie antwerpowskie dużo lepiej. No, i mało tego, pamiętajcie i miejcie to ogólnie z tyłu głowy, że nie ma czegoś takiego jak krótkoterminowa, bezpieczna inwestycja, i wszystko wiąże się koniec końców z ryzykiem. Więc miejcie to z tyłu głowy, inwestując i podejmując decyzje. Na no, przy okazji, jak jeszcze oglądacie dany materiał, no to zapraszam Was do wsparcia kanału, gdzie macie masę dodatkowych analiz, związanych chociażby z inwestycjami i różnymi innymi rzeczami. Oraz zapraszam Was na Discorda, gdzie macie chociażby konkursik na 20 pace kart. Dajcie znać w komentarzu, jak oceniacie moje rysowanie i jak oceniacie generalnie wiary w Valve, że dodadzą następny major, chociażby z tłem. Ale jeszcze tu dopowiem moją teorię, a mianowicie, że zobaczcie, był Sztokholm, Antwerp i Rio. Rio, czyli event z tłem. Antwerp, Sztokholm dostał swoje Rio na odbicie. Jest teraz Paryż, jest Kopenhagen, i będą Chiny. Abstrahując od tego, że Chiny mi się kojarzą z tłem, ale to nie oznacza, że Chiny będą w zasadzie na odbicie Paryża, jak i w zasadzie Kopenhagi? Nie, nie widzicie jakiegoś tutaj zbiegów okoliczności dziwnych? Daj, dajcie w sumie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Ale no ciekawe, ciekawie się to po prostu zapowiada, co nie? Miłego, ja Wam życzę, trzymajcie się, no i cześć.